10 najgorszych królów Polski, 10 Michał Korybut Wiśniowiecki, król polski, wielki książę litewski w latach 1669-1673. Nieudolne czteroletnie panowanie syna wybitnego wodza Jeremiego to przede wszystkim haniebny trakt w Buczaczu, w którym Polacy oddali Turkom wschodnią część Polski i zgodzili się płacić haracz. Gdy udało się nam pokonać wroga pod Chocimiem, król leżał już na łożu śmierci, nabawiwszy się wrzodów od nadmiaru cytrusów. 9. Henryk III Walezy, pierwszy elekcyjny król Polski, wielki książę litewski, król Francji jako Henryk III. Od początku budził niechęć Polaków, nosił kolczyki i zawsze otaczała go gromada zniewieściałych mężczyzn. Obiecywał Polakom studia w Paryżu na swój koszt i sprowadzenie na Uniwersytet Jagielloński zagranicznych uczonych. Ostatecznie uciekł z Polski pod osłoną nocy. 8. Władysław III Warneńczyk, król polski, król Węgier jako Władysław I, starszy syn Władysława Jagieły. Na tronie Litwy Władysław nie zasiadł, choć formalnie tytułował się najwyższym księciem litewskim. Największy błąd monarchy to zerwanie rozejmu z Turcją i wplątanie Polaków w węgierskie konflikty zbrojne. Bitwa pod Warną zakończyła się bowiem nie tylko tragiczną śmiercią Jagiellończyka, ale również wielu polskich rycerzy. 7. Ludwik Węgierski, król Węgier oraz król Polski. Władca ten słusznie nazywany jest w Węgrzech Wielkim, co jednak nie miało żadnego związku z jego polskim panowaniem. W praktyce władzę w imieniu Ludwika sprawowała w Polsce jego matka. Sam Ludwik przybył do kraju tylko na koronację i nadanie przywileju w Koszycach, przyczyniając się do wzrostu roli rycerstwa kosztem proregatyw króla. Jan II Kazimierz Waza, król polski, wielki książę litewski, tytularny król Szwecji z dynastii Wazów. Ostatni Waza na polskim tronie zaangażowany był w prowadzenie trzech wielkich wojen z Kozakami, Rosją i Szwecją. W konsekwencji panowanie Jana Kazimierza to czas ogromnego osłabienia państwa polskiego, które o mały włos nie zostało rozebrane przez sąsiadów. Panowanie władcy zakończyła abdykacja i wyjazd do Francji. 5. Mieszko II Lambert, król polski, książę polski z dynastii Piastów, drugi syn Bolesława I Chrobrego. Panowanie drugiego polskiego króla zapowiadało się wspaniale. Chwalono Mieszka za budowę nowych kościołów oraz rzadką wówczas znajomość greki. Zgubiła go jednak chęć dorównania wielkiemu ojcu. Mieszko prowadził jednocześnie wojny z Niemcami, Czechami i Rusią Kijowską, co przypłacił uwięzieniem przez władcę Czech i anarchią w kraju. 4. Stanisław August Poniatowski, król polski, ostatni król Rzeczypospolitej obojga narodów. Ostatniemu królowi Polski zawdzięczamy m.in. założenie elitarnej szkoły rycerskiej. Nie możemy mu jednak wybaczyć uległości wobec carycy Katarzyny II, która z pomocą Prus i Austrii stopniowo pozbawiała Polaków państwowości. Gdy Polacy jeszcze walczyli o niepodległość, Poniatowski już szykował się do wyjazdu do Rosji. 3. Jan I Olbracht, król polski oraz książę Głogowski. Chyba większość z nas zna słynne powiedzenie: za króla Olbrachta wyginęła szlachta. Prowadzona przez Jagiellończyka wojna z Turkami o podporządkowanie Polsce Mołdawii zakończyła się śmiercią 5000 polskich rycerzy. Inną konsekwencją nieudanej wyprawy były liczne sojusze naszych sąsiadów wymierzone w Królestwo Polskie. 2. August II Mocny, elekcyjny król polski, pierwszy król polski saskiej dynastii Wettynów. Jego przydomek jest zazwyczaj wiązany z jego nieprzeciętną siłą, dzięki której potrafił podobno zgiąć podkowy gołymi rękami. Króla z dynastii Wettynów zgubiła uległość wobec polskiej szlachty, która poprzez konfrontację tarnogrodzką doprowadziła do wycofania z kraju wojsk saskich. W konsekwencji rodzime wojsko Augusta II zastąpiono wojskami rosyjskimi cara Piotra I Wielkiego. Doskonale znamy rezultaty tej rosyjskiej dominacji nad Polską. 1. Bolesław II Szczodry, dzięki umiejętnie prowadzonej polityce dynastycznej, monarchę piastowski miał znaczny wpływ na sprawy wewnętrzne Rusi, Czech i Węgier, gdzie rządzili jego krewni i powinowaci. Wykorzystał konflikt cesarza z papieżem, aby zdobyć koronę królewską. Gdyby nie miał na rękach krwi biskupa krakowskiego Stanisława, na pewno nie byłoby go w tym rankingu. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie ominąć wartościowych odcinków, które wychodzą codziennie o 15. Co sądzicie o tym odcinku? Dajcie znać w komentarzach. Napiszcie również, co chcecie zobaczyć w następnym filmie. Nie zapomnijcie wysłać link do tego filmu znajomym. Zachęcam Was do obejrzenia moich poprzednich filmów. Zerknijcie również na mój drugi kanał, Światowa Historia. Cześć!